Na studiach to było problem, że no w zasadzie nas po pierwszym roku no większość myśmy zalicili w czerwcu egzaminy, więc wrześniu to był taki trochę rozlazły. Ja tam jeszcze kontakt, próbowałem się kontaktować z niektórymi. Tu trzeba wrócić do, NZS, do korzeni NZS-u, jakby, że na WNS-ie był wyraźny podział za, za szklaną szybą. Ta przewiązka WNS-u. To były taka, yy, On szkłem oddzielona. i po prostu Wydział, yy, Instytut Historii i Socjologii, oni robili swoje, a nauki polityczne jako czer blank czerwone, yy, myśmy byli troszeczkę jakby poza tym środowiskiem, głównym nurtem funkcjonowali. Ale to, to jest zupełnie na dłuższą historię opowiadanie, to nie do końca tak było. Na samym WNES-ie yy, pierwsze kontakty z niezależną działalnością. To był luty, styczeń, luty 80 roku. Yy, w tym brał udział yy, Krzysiek Toboła, i Darek Reczek i, boże, Wojciechowski. Maciek Wojciechowski? Bo tam poszło wtedy, o awantura była o ogłoszenie jakieś mszy studenckiej, coś tam było takiego, bo to była na tej tablicy ogłoszeń powieszone, potem to było ściągnięte, a nam, my byśmy nawet nie wiedzieli z nauk politycznych, yy, tylko, że coś tam zrobiono, nam, próbowano nam tą wbić do łeba, że takich zdarzeń nie było. Takie jakieś mętne tłumaczenie. W każdym bądź razie yy, skoń, yy, wrzesień, koniec września 80 roku, yy, Po ich, y, zaczęliśmy się spotykać, rozmawiać. Na naukach politycznych było bardzo ciężko, to proszę mi wierzyć. że sfera z kolegami, z tym, chyba, że po pierwszym roku myśmy się nie znali, a nie znaliśmy starszych roczników z różnych powodów. Y, oni w większości gdzieś tam na praktykach dziennikarskich byli i tego. Takie, to było takie troszkę to... My, myśmy rzadko kiedy byli razem w większych grupach. Ciągle ten, ten Instytut gdzieś tak się rozłaził. A jeszcze notabene był w trakcie przeprowadzki, część naukowców przeprowadzała się na wydział RTV, ten nowy tam yy, przy telewizji. W każdym bądź razie yy, tak się złożyło, że yy, pojechałem do Krakowa, yy, był tam już z tym NZS-em, jeszcze ja tam przez, przez kolegę, przez jakieś takie towarzyskie znajomości, zobaczyć co z tym NZS-em. I w pociągu spotkałem Basię Kozłowską. Jedną z legend, jeszcze o pozycji przedsierpniowej. Ona była w grupie korowskiej w Gliwicach. Bo to się stąd bierze. I... I, ona w jakiś... I ona o mnie mnie znała. Nie wiem skąd. Gdzieś tam o mnie słyszała w tym sierpniu, bo gdzieś tam się przewinąłem. To było takie zaskakujące. I Pojechaliśmy do Katowic, do Krakowa. Po drodze żeśmy tak sobie jeszcze rozmawiali, co robić, bo oni już się przymierzali do jakiejś tam grupy studenckiej na Politechnice w Gliwicach, w grupie Gliwickiej. W następny dzień jakoś tak na Włenezu, już tak śmiali, trafiłem wtedy właśnie na Krzyż Tobołę, na świętej pamięci Andrzeja Trybickiego bardzo zapomniana postać, a przez rok to był bardzo użyteczny człowiek, student nauk politycznych, notabene. W każdym bądź razie i w konsekwencji jakoś tak trafiłem po raz pierwszy na Maćka Klicha. On był bodajże wtedy na trzecim albo czwartym roku historii. Bo oni się z tym tarym, starym trybem czteroletnich studiów. Myśmy wrócili jako pięcioletnie studia. I w kolejnych dniach poznałem poprzez właśnie basię i jakieś tak Jurka Grzywocza, też jeszcze związany ze starą opozycją, kolegów z Akademii Medycznej. Tu się właśnie za siebie będą przewijały: Krzysiek Gołba, Piotrek Janas, Zenek Halaba, Romek Cichoń, Pluskiewicza, troszkę mniej znałem jakoś tak. No i tam było parę ładnych dziewcząt jedna taka śliczna, blondyna była. To tak, yy, wiem, że jest znanym lekarzem do dziśniana. W każdym bądź razie. Dlaczego nie tak szeroko mówię? Bo paradoksalnie moja działalność w NZS-ie yy, była bardziej znana yy, poza uśiem na tych uczelniach, no bo tak jakoś tak w Genezie to się może wzięło. Na uśiu ten yy, NZS nas, nasz powstawał yy, w, w, głównie w oparciu o studentów historii. Z socjologii tam może dwóch, trzech. W 80 roku, w październiku. Te pierwsze zebrania założycielskie, to nawet no, były na tej auli, to się odbywało. I co się stało? W ciągu dosłownie, ja wiem, dwóch, trzech dni, tu datami nie pamiętam tak, to nabrało ogromnego rozpędu, ale to też miało, rzutowało na co? WNS przez. To chyba do, do połowy października tak było. Ten NZS tworzył się na wydziałach, yy, na wydziałach. On przez co najmniej miesiąc później nie funkcjonował w skali u, uczelnianej. Tu się możemy różnić opiniami, ale to też wynikało, że te wydziały były podzielone i mi porozciepywanie po, po całym Śląsku, bo takim bardzo silnym ośrodkiem prężnym yy, był Wydział Filologii Polskiej. Tam była grupa studentów związana z SKS-em wrocławskim, bo to jest kolejny element, skąd się wziąłem. I akurat jedną z tych osób, z a to środowisko też już słyszałem i miałem, bibu, bo Bibułę miałem przed sierpniem, było jasne, dostęp do Bibuły poprzez naszą, moją sąsiadkę Starnowskiej Tarnowskich Gór, która była we Wrocławiu, notabene związana z kolportażem Biuletynu Dolnośląskiego, czyli z Kornelem Morawieckim. I ona mi na ten te namiary jakby dała na ten wydział w Sosnowcu. Tam był problem o tyle, że czy na Wydziale Prawa, czy na tych innych się przebić, że jak słyszeli, że z UNS-u to tak podchodzili, jak dojeżdża do nas, bo z czerwonego wydziału, a jak z nauk politycznych to im mocy przesrany kompletnie, bo to do w ogóle już czerwone pająki, bo to było bardziej delikatne powiedziane, nie? więc tak, tak swoją drogą. Każdy, to specyfika o tyle się pojawiła, że w wydziałach yy, bardzo silny, Działania takie jednoczące czy koordynujące działania wyszły z dwóch wydziałów u nas z WNS-u i z częścią, z pewnymi ludźmi z Wydziału Prawa, którzy mieli do czynienia z działalnością opozycyjną. No, tym jacyś koledzy byli, których wyrzucano ze studiów wcześniej, relegowano. I miałem takie szczęście, że po prostu. Yy... Znając jeszcze, jakby poznając tych ludzi poza uniwersytetem, z tych pozostałych uczelni, poza Akademii Ekonomicznej też, bo jeden z pierwszych działaczy był chłopak Stanowski Gór. To Tak, no Ta historia taka śmieszna jest, że to często się dosłownie na ulicy odbywało. Yy. Brałem udział w tych, w tych działaniach takich jednoczących, bo. No, bo cały czas próbowano nas podzielić i to, to było makabryczne. Czy na, na szczeblu między uczelniami, czy nawet na szczeblu wewnątrz instytutu były różne zagrywki. Starsze roczniki były takie rzeczywiście czerwone, więc oni do nas jak do jeża mówili, albo nas stracili że nas zamkną. na no, co takie gówniarze, jak ja, no byśmy się z nich śmiali. No a co nam mogą zrobić? No mogą nas zamknąć. Nie? Może to zahartowanie akurat się przydało o rok i później, że człowiek jakoś tak się przyzwyczaił do tych wszystkich yy, dziwnych wypowiedzi. W każdym bądź razie w skali Uniwersytetu nagle wspaniale zagłosła Wydział Fizyki. Tak kompletnie by nikt nie posądzał jakieś zaangażowanie społeczne tych ludzi, tych studentów, a naukowców to już tym bardziej. No to w ogóle już był kompletny kosmos, nawet ówczesnym językiem też tak się już mówiło. I robiliśmy wiele fajnych rzeczy. U nas na wns było tyle łatwiej, że w pierwszym rzędzie szło o dostęp do rer czyli do książek emigracyjnych i wydawnictw zachodnich, które były na, na indeksie, ale można było w czytelni z nich skorzystać. To, to była ogromna walka i dostęp do po prostu publikacji niezależnych historyków mi bardzo wymiernie mieli o co na wns się walczyć, no. a w wypadku nauk politycznych, no to w ogóle y, cytowanie Webera to, powiedzmy, było bardzo źle widziane. Y, no a tam na, na... W bibliotece on był, ale on tylko akurat był w oryginale, po niemiecku. No. Paradoksalnie miałem o tyle szczęście, że Piotrek Dzik, znany facet od reklamy, taki ta cholera mówiła po angielsku i po niemiecku perfekcyjnie i tłumaczyła tak. Czytał i od razu tłumaczył, nie? więc na, przykład na zajęciach, powiedzmy, jeden z docentów mówi, no, a Piotrek mu cytuje, cy, cytuje w oryginale. Znaczy, no, panie, panie docencie, ale to, to nie tak było. To, to, się, to tak swoją drogą. W każdym bądź razie NZS. Jak, skąd się pochodził? I z bardzo różnych środowisk? Z takich moim guru, guru rzeczywiście w NZS-ie, w czystej postaci, przyjacielem, osobą wprowadzającą, był Maciek Klich. Ze starej krakowskiej rodziny pochodzącej z zgodnie znanej. Zawsze podkreślał, że pochodzili z Francji, bo Klich to od Klişi, Dokładnie rzecz biorąc. I on był związany z Konfederacją Polski Niepodległej ponieważ wcześniej studiował w Krakowie gdzie spotkał od początku założenia jeszcze przed założeniem KPN-u formalnym spotykał znał między innymi Romę Staszka Palczewskiego i tam jeszcze dwie czy trzy osoby plus miał do czynienia z SKS-em tu się wszystko zazębiało gdzieś po kolei dlaczego ten KPN wychodzi ponieważ tam, coś tam czasami mówił wcześniej o tym KPN-ie, ale już we wrześniu, jeszcze jak Solidarność się tworzyła w skali zakładów u nas w mieście, czy powiecie, to o tym KPN nie mówił. I upraszczając, wtedy znowu zatrzymali, zamknęli tych KPNowców. Nawet w NZS-ie była próba zalegalizowania organizacji studenckiej jako Konfederacja Studentów Polskich. Ten pomysł wyszedł od nas, od Maczka Klicha i z Wydziału Prawa. Tam już nie pamiętam nazwiska, czy tam były dwie czy trzy osoby, które to podnosiły. Każdy raz w ramach tych działań koordynujących no jednak zdecydowaliśmy się przyjąć nazwę NZS jako ogólnopolskie takie działania. Z tym się to wzięło. Głównie chyba pod wpływem środowisk z Krakowa, ponieważ nam było najłatwiej się z nimi kontaktować i jakoś się tak trzymać. Nie? A grupa z Filologii Polskiej yy, też do tego bardzo chętnie weszła. No i te wszystkie działania studenckie, tych działań socjalnych tak naprawdę nie było, ale ja mówię, my mamy troszeczkę specyficzne doświadczenie z UNS-u, bo no, myśmy mieli dostęp do historii, do, do, do innych publikacji, czy nawet do gazet. No, tutaj muszę niewątpliwie powiedzieć, że pierwszą y, książkę, wydanie londyńskie, Historia Polski Mariana Kukiela, Tom drugi, i po Boga Malinowskiego, to jest ogromnym zaskoczeniem jest dla wielu osób, dostałem od profesora Jana Kantyki. Tak. To był luty, to musiał być albo koniec lutego, albo początek marca 1980 roku. On do nas mówił, po im, czy panie Zenku, tam do studentów w ten sposób się odzywał. To musiał być luty, bo on wtedy z nami zaczął zajęcia. I w, po jakichś tam wypowiedziach, na zajęciach i coś, tak, coś, coś tam było, to już było po tym takim zdarzeniu, i on mówi: Panie Zenku, czy panie kolego, jakby pan sobie doczytał. I tą książkę przyniósł mi jego syn Zbyszek, on jest wykładowcą na WUNES-ie nadal. I mi, że to jest od ojca. Przyniósł mi, dał, to przeczytałem. Przeczytałem, jak usiadłem wieczorem, no to w nocy zaliczyłem w całości. To było dla mnie to był zupełny odlot, jeżeli chodzi o taką uporządkowaną wiedzę. I do dziśnia, właśnie do, do książek Mariana kukielałam mam ogromny sentyment. I, a pobóg Malinowski no to już był rzetelny historyk. No bo Kukiel to była troszeczkę bardziej taka fantazja napoleońska, troszkę innego typu, no, ale militarnie z kolei no, legenda, no. Pierwszy korpus w Szkocji, no, to, to, to kompletny... To, to, boże, to człowiek do czynienia z historią żywą. I... To były takie dziwne klimaty. Z jednej strony publicznie nam mówiono tak, a z drugiej... Yy, taki kontakt miałem. Tu muszę oddać honor i cześć profesorowi Kantyce, ponieważ jak wyrzucono mnie w 85. roku z uczelni, na 5. roku studiów, to dzięki jego ogromnej pomocy, błyskawicznie przeskoczyliśmy przeniesienie, tak umownie, z nauk politycznych do, z Katowic do Krakowa. Tu aż się prosi powiedzieć, dlaczego tak było. Wyrzucono mnie yy, na ostatnim egzaminie na studiach. Miałem tylko jeszcze by, trzy zaliczenia. Padłem na ostatnim egzaminie. Yy, tak to przeciągano tak, no, z różnych powodów. W każdym bądź razie profesor Kantyka, yy, bo jak tylko mnie wyrzucono, yy, bezpieka wręczyła mi yy, relegowanie. Od razu, od razu wieczorem pojechałem do Krakowa i tam przez znajomości z NZS-u, notabene, już pierwszego, drugiego IKPN-u, plus jeszcze inne znajomości towarzyskie, że tam cię przyjmiemy na studia. Bo to było gdzieś tak pod koniec października. W każdym bądź razie tu zadziałało to, że bardzo dużo pomogło i przyspieszyło to, że profesor Kantyka jako dziekan wydziału, podpisał mi antydatowo, powiem po ludzku, podpisał zgodę na przeniesienie na ten sam kierunek na inny uczelni no co to, co to, to, to formalnie ułatwiło wszystko błyskawicznie a dlaczego to było tak ważne ponieważ y, tego później może wrócę y, w dosłownie po paru dniach pojawił się patrol wojskowy u mnie w domu z biletem do z, z biletem na, do służby zasadniczej nie do podchorążówki tylko do zasadniczej no bo jeszcze teoretycznie z nie skończyłem, a pod miałem zrobioną jakby, to, tak swoją drogą. Wracając i ten NZS Maciek Lich, te nazwiska, Ania Markiewicz, Andrzej Łukaszewicz, Krzysiek Tylec, Jasi Jurkiewicz, to, to one się przewijają w późniejszej historii. Myśmy tutaj po prostu, oni teraz bardzo tak z, z takim dystansem podchodzili brew pozorom. Nas dach politycznych w zasadzie było dwóch. Z tej postaci, czyli Andrzej Trybicki i Andrzej był chyba na czwartym, piątym roku. Na czwartym, przepraszam. No, ja byłem po pierwszym, no więc to tak się specyficznie zakładało. Ale poprzez te wspólne działania, co było dla mnie charakterystyczne, ponieważ poprzez ten jakby ogromny sentyment czy znajomości w Solidarności, jak tylko z MKZ katowicki zaczął się przeprowadzać do Katowic. To od razu hmm, byłem jednym z nielicznych studentów te, w tym momencie, który się tam w tym MKZ-cie pojawił. I nasza grupa z wns u myśmy się związali błyskawicznie z MKZ-em, z Andrzejem Rospłochowskim, tak naprawdę z nim. To był no, człowiek legenda, wspaniały człowiek. I co niektórzy z Kazikiem Świtoniem, no, z racji tej jakby wcześniejszej, tutaj akurat Maciek, niech się pojawia za tle. A na uczelni było to, że bardzo duża grupa naukowców i studentów jakby sympatyzowała bardziej z MKR-em Jaszczębie. No tu to, to zawsze była ta dychotomia, to był taki swoisty rodzaj, taki, myśmy jakby tak dwutorowo śli. Nie? A ci z śli swoją drogą. No. W każdym bądź razie wkład naszego NZS-u z WNS-u, tak powiem nieskromnie, w te prace już takiej komisji koordynacyjnej NZS-u międzyuczelniane, to wszystko było ogromne od początku. Ale to też wynikało z pewnych towarzyskich konotacji, bo na przykład Maciek przymierzał się do studiów na architekturze w Politechnice w Gliwicach, to po prostu gdzieś tam się wszystko zazębiało. Plus Ale byliśmy młodzi, no, młodzi wspaniali po prostu, i to co, mieliśmy, to, co było wspólne dla niektórych z nas, mieliśmy do czynienia z bibułą, a w kolportaż bibuły, książek w szczególności, wszedłem no, w zasadzie od razu, bo to było, ja się właśnie głównie tym zajmowałem, taką naprawdę działalnością stricte studencką, taką akademicką, powiem Wam, że nie miałem czasu, mówiąc po ludzku, bo przez tą cholerną bibułę przez książki. Tu jeszcze akurat, bo to wtedy Miłosz dostał jeszcze w ogóle Nagrodę Nobla, więc dziś z polonistyki to było dla niej, no to by było żyć, nie umierać, nie? Coś wspaniałego i tych książek się pojawiło Miłosza mnóstwo, plus stricte politycznej bibuły, bo oni byli związani w towarzystwo z Adamem Michnikiem, no, Którego wtedy na no, Zabędę nie poznałem, w Sosnowcu u nich, to się stąd wzięło. I poprzez Olę Izdebską, tak jest, Jurka Grzywocza, yy, wszedłem w sam środek Nowej. wydawnictwa Nowej. I to może jest bardzo tak specyficzne, że dostałem tam ileś tytułów z Towarzystwa Kursów Naukowych. Takie broszurki, takie rzeźniczyki były fajne wydawane. Tam był chyba Tomasz, Tomasz Burek. Tomasz Burek. Tak w każdym razie, o co poszło, że w przypływie takiego rzetel takiej takie działalności. Był któryś z pierwszych takich wykładów, czy spotkań na Politechnice tu w Katowicach. I przed wykładem i po wykładzie te parę książek grzałem i myśmy my sprzedawali. Tu się posiłkowałem z Jurkiem Grzywoczym skądinąd, bo on w tym robił wcześniej, czy tam Basia Kozłowska i tak... I to się tak wszędzie przyjęło, że kto, tą, kto miał tą bibułę ściągał, ale po prostu no, w, tym, w tym zakresie książek księgarskim się najlepiej poczułem od początku. W tym funkcjonowałem najlepiej i to samo robiłem i na uczelni, i w MKZ. -cie. A jak już w połowie, pod koniec października, już się na z Krystal ten ośrodek na Stalmacha, tak umownie, bo myśmy nigdy nawet numeru nie pamiętali, to po prostu to funkcjonowało. I w tym środowisku NZS-u akademickim od początku utożsamiano mnie po prostu z bibułą, z książkami i z gazetami.